przyłączę go na gaz i zobaczmy, jakie kurwa ma adaptacje na tym gazie. Czy możecie w trasie bezpiecznie jeździć, czy chuj, czy benzyna i to jeszcze droga będzie wiedzieć od kosemka. A gaz ma skurwysyn ponad 100 oktanów, więc się daje bez zapłonu, to wszystko dobrze chodzi tu i tu. Gaz był strojony tak, że do 3000 później się odłącza, nie? Bo to jest tylko właśnie po to, żeby tak w koreczku, po mieście... No pewnie, żeby się pyrkać. A żeby zawory jednak oszczędzić, bo to... Przydawanie w pizdę. Upierdalamy na gazie. Nie, na gazie spokojna jazda, ja ci zaraz powiem, czy w ogóle można na tym gazie jeździć, czy nawet do tych 3000 chuj w dupę i tak dalej. Od siebie dodam, że Skoda, która w naszym kraju sprzedała ogromną ilość samochodów wyposażonych w LPG, stosowała bardzo podobne rozwiązanie, gdzie przy określonych obrotach auto przełączało się na benzynę. Dzięki temu producent mógł udzielić gwarancji na silnik i na rynku aut używanych znajdziecie bez problemu samochody, które mają przejechane kilkaset tysięcy kilometrów z taką instalacją gazową i co ciekawe, nie było trzeba w nich robić remontu głowicy. Z kolei samochody, które po okresie gwarancji najczęściej miały zmienione mapę gazu już poza ASO, no okazywało się, że głowica w Skodach potrafiła się poddać nawet po kilkunastu tysiącach kilometrów takiej intensywnej eksploatacji, na przykład przez handlowca na autostradzie. Także myślę, że daje to do myślenia. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o LPG, jakie jest wasze podejście do LPG, ewentualnie jak macie wystrojone LPG w waszym aucie. Materiał się podobał, zostaw łapę w górę. Przypominam, że dla subskrybentów tego kanału oferujemy darmowe rozkodowanie numeru VIN fabrycznym dekoderem, gdzie uzyskacie takie kluczowe informacje jak kod lakieru, kod silnika, kod skrzyni biegów oraz pełne wyposażenie. Szczegóły znajdziecie w linku znajdującym się w opisie tego materiału. Pozdrawiam, cześć!